Przychodzi facet w sprawie pracy na poczcie. Urzędnik pyta: Ma pan na coś alergię? Tak, na kawę. Służył pan w wojsku? Tak, walczyłem w Iraku dwa lata. To panu da pięć dodatkowych punktów. Jest pan niepełnosprawny w jakiś sposób? Tak. Wybuch bomby urwał mi jaja. Czyli jest pan niepełnosprawnym weteranem wojennym. Dostaje pan pracę z miejsca. Świetnie. Nasze normalne godziny pracy to ósma, szesnasta, ale pan może przychodzić na dziesiątą. O, a dlaczego? To państwowa posada. Przez pierwsze dwie godziny tylko pijemy kawę i drapiemy się po jajach.